drodze do Emaus. Dzisiejsza piękna Ewangelia pokazuje nam, że można czytać i nie zrozumieć, można przyjmować zupełnie materialistycznie, tak jak czyni to uczniowie, nowinę o Zbawicielu. Oni mówili z pretensją Panu Jezusowi, który jeszcze się przed nim ukrywał, że liczyli na to, że On jest tym, który odkupi Izraela, że On jest tym, który strzepnie tę nieprzyjemną niewolę, że wyzwoli spod upokarzającego panowania Rzymian lud żydowski. Oni byli tak bardzo, bardzo jeszcze prymitywni i potrzebowali Pana Jezusa, żeby On im wytłumaczył, o czym tak naprawdę są w Pismie. I musimy prosić bezustannie Ducha Świętego, żebyśmy nie tylko czytali, a żebyśmy również rozumieli, bo przyjmować jako czysto rozmowę intelektualnie bez Ducha Świętego Pisma, nauczanie, nic nam absolutnie nie da. Pan Jezus zdawał sobie sprawę z tego, że Jego uczniowie, apostołowie są jeszcze na dość, można powiedzieć, niskim poziomie, jeśli chodzi o zdolność do przyjmowania prawdy wiary. Dlatego specjalnie się pofatygował razem z nim do Emaus, żeby im cierpliwie i z ogromną pewną miłością, ale też bardzo, bardzo wyraziście, w taki sposób bardzo jasny, tłumaczyć, czym był Stary Testament i że Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie są tego Starego Testamentu wypełnieniem i są początkiem prawdziwego, wiecznego przymierza, tego przymierza, które jest właściwie tym, co zbawia, o ile Stary Testament był tylko taką atrapą, można powiedzieć, zapowiedzią, który Nowy Testament jest tym, który zbawia. I Pan Jezus nie wahał się cierpliwie i bardzo powoli tłumaczyć świętemu Piotrowi, również niewiastom, cud zmartwychwstania. I oni wszyscy wierzyli w to zmartwychwstanie, wierzyli w Pana Jezusa, który im się ukazał i odzyskali, można powiedzieć, uzyskali w tym momencie taką prawdziwą wiarę. Jeszcze potem przyszły dary Ducha Świętego w czasie zesłania Ducha Świętego, ale od tamtej pory apostołowie, zwłaszcza święty Piotr, którego wypowiedź w dziejach apostolskich dzisiaj czytaliśmy, w którego kościele jest dzisiejsza stacja mszy świętej w Rzymie w normalnych czasach. I apostołowie i uczniowie są tymi, którzy posiedli wiarę, którzy posiedli ten nadprzyrodzony dar, którzy uwierzyli Chrystusowi, uwierzyli w zmartwychwstan. I od tamtej pory wiara nigdy się nie załamała, przynajmniej ojcowie, święci, papieże, urząd nauczycielski Kościoła zawsze był głoszeniem Chrystusa zmartwychwstałego. Był zawsze od tej pory głoszeniem bóstwa, krzyża i jednocześnie chwały zmartwychwstania Pańskiego. Nigdy Kościół Święty się nie mylił, nigdy nie zawahał się w głoszeniu Chrystusa zmartwychwstałego w swoim oficjalnym, publicznym nauczaniu. I to jest ta wiara, którą my posiadamy. Możemy się trochę wczuć w rolę tych apostołów, bo wcale nie jesteśmy lepsi, wcale nie jesteśmy mądrzejsi i możemy pomyśleć o tym, że również my jesteśmy tymi biednymi, głupimi uczniami, którzy niewiele rozumieją, którzy potrzebują, żeby Pan Jezus jak taki dobry, cierpliwy nauczyciel wytłumaczył wszystko od A do Z, od samego początku aż po sam. Ta wiara w zmartwychwstałego Chrystusa musi rozświetlać mroki dzisiejszych czasów, musi towarzyszyć każdemu naszemu krokowi. Zwłaszcza, że ta wiara jest niejako zapomniana, że jest coraz bardziej czymś teoretycznym, gdzie coraz więcej osób nie wierzy, że Chrystus jest zmartwychwstał, gdzie nawet ci, którzy przez świat są znawani za papieży, nie wierzą, lub przynajmniej tak to można wyczytać w zmartwychwstaniu Pańskim. Tutaj mam na myśli na przykład Benedykta XVI, który napisał książkę, w której otwarcie zanegował zmartwychwstanie. I oto publikuje kolejną książkę, gdzie też nie jest jasne, czy on już uwierzył w zmartwychwstanie, czy nadal jest modernistycznym. Dlatego musimy stałą się odrzucić tę apostazję, bo jeśli się nie wierzy w zmartwychwstanie Chrystusa, to nie wierzy się w istocie, że On jest Bogiem, że Jego Kościół jest jak jeden prawdziwy. Musimy się oddzielić z tą przezornością i z całą mocą od tego
jakim jest modernizm. Jeżeli tego nie będziemy czynili, jeżeli będziemy robili jakieś umizgi, tak jak to czyni teraz 80-50 roku, przynajmniej od czasu do czasu, to wtedy nie będzie jasności. Wtedy będziemy próbowali pożenić ogień z wodą, będziemy próbowali pomieszać błąd z prawdą, bo przynajmniej ukrywać jakieś prawdy, które nie są szczególnie poprawne. To nie jest zadanie dla katolików. Katolik musi odważnie głosić swoją wiarę, nie może się wręcz przejmować różnymi bredniami ludzi, którzy stracili wiarę, ludzi, którzy poprzez przygnięcie do tej najstraszniejszej w pewnym sensie herezji, jaką jest modernizm, nie wierzą już praktycznie nic, ale nawet jak coś wierzą, to wierzą w jednocześnie rzeczy zupełnie ze sobą sprzeczne. Nasza wiara jest zupełnie prosta, jest tą wiarą, która jest wiarą dziecka, która uczy się od matki praw katechizmowych, jest tą wiarą, którą może zrozumieć najprostszy nawet człowiek, jest tą wiarą, która przez 2000 lat była nam głoszona przez Kościół Święty, właśnie przez świętego Piotra i jego następców, przez tych, których sam Pan Jezus i Duch Święty nauczył, jaka jest prawda Nowego Testamentu, prawda Ewangelii Świętej. Prośmy Najświętszą Marię Pannę o to, ażebyśmy mieli taką głęboką zaufanie do Pana Jezusa. Niech ci uczniowie, którzy bardzo z wielkim trudem i oporem wierzyli Panu Jezusowi, którzy musieli przez długi czas wysłuchiwać nauki, ażeby wreszcie zrozumieć, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, że Chrystus jest prawdziwym Bogiem i On jest tym, który zwyciężył śmierć, który zwyciężył świat, który zwyciężył grzech, piekło, szatana, który jest zwycięzcą, któremu nie może się oprzeć żadna siła ziemska, żadna siła również piekiel. Zaufajmy Panu Jezusowi, że nie bądźmy niewierni jak Tomasz, jak wszyscy ci, którzy musieli bardzo, bardzo długo wątpić, żeby na końcu wierzyć. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.